To jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń w gminie Rychwał. Myślę, że to nie jest jedyna inwestycja, która zostanie zrealizowana. Spotkanie noworoczne to okazja do podsumowania osiągnięć gminy. W tym roku było wyjątkowe, bo zamiast 12 miesięcy mówiono o całej kadencji, czyli 5 latach. Chciałem pokazać właśnie faktycznie kwestie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i tego, co my, samorządowcy, możemy zrobić dla naszych mieszkańców, dla ludzi. Burmistrz mówił o dużych inwestycjach, ale także o doraźnej pomocy gminy dla mieszkańców. Mówiłem, jak powiedzmy, problem właśnie tych wykluczeń społecznych jest ważne, że powinniśmy to na co dzień obserwować. Niestety my widzimy tylko tą przyszłość, pogoń za efektami, pogoń za pieniądzem, pogoń za czymś. Samorząd jest odpowiedzialny za realizację tych rzeczy, które dotyczą mieszkańców. Starania gminy w tej materii doceniają parlamentarzyści. To jest takie wielopoziomowe działanie na rzecz mieszkańca. Począwszy od dobrych warunków, jeśli chodzi o przedszkole, żłobek, szkołę, poprzez walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, czy wspieranie lokalnych firm, ale także dbałość o seniorów i tych osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Władze gminy podkreślają, że kluczem do sukcesu jest doskonała i bezkonfliktowa współpraca. Dzięki temu udało się nam tyle różnych inwestycji zrealizować, no i poprawić życie i funkcjonowanie mieszkańców naszej gminy. Bo można się wspierać merytorycznie, ale nie działać sobie na przekór czy zwalczać się. Wiele zadań samorząd wykonał dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Niemała w tym zasługa wicemarszałka województwa Krzysztofa Grabowskiego, który za owocną współpracę z rychwalskim samorządem otrzymał specjalne podziękowanie. Jestem bardzo wdzięczny za te podziękowania, chociaż zawsze podkreślam, że to jest podziękowanie za to, co do tej pory, i prosimy o więcej. I oczywiście ta współpraca będzie bez względu na wszystko, dlatego że te wszystkie programy, które my mamy jako samorząd województwa, muszą być realizowane i zawsze cieszę się, kiedy one trafiają na obszary oddalone również od stolicy regionu. Tylko w tym roku samorząd Rychwała na inwestycje planuje wydać około 25 milionów złotych.